Bez krawata w Radiu Yard. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Olczak. To między innymi specjalistka od szkła, ale przede wszystkim artystka. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Pani jest ekspertem w dziedzinie szklanych prac artystycznych. Dlaczego akurat szkło tak bardzo panią pasjonuje? Od 20 paru lat zajmuję się szkłem. Oprócz tego, że zajmuję się zawodowo, to jest dla mnie wielką pasją i czymś nieodkrytym, tak? I z każdym dniem, jak tworzę różnego rodzaju obrazy, czy pracuję z tym materiałem, to po prostu mam niedosyt, że jeszcze coś można zrobić, jeszcze coś można pokazać i ten materiał nie zawsze i nie do końca jest jakby zbadany. A jak pasja do szkła się rozpoczęła w pani życiu? To troszeczkę przez męża, bo kiedy poznaliśmy się, ja dowiedziałam się, że on w ogóle ma pracownię szkła, to chciałam koniecznie odwiedzić tą pracownię i tak naprawdę już zostałam w szkle i w tym materiale. To wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co pani z tego szkła właściwie tworzy? Obecnie, oprócz tego, że wykonujemy jako firma klasyczne elementy do wnętrz, to ja stronę tą artystyczną rozwijam i robię obrazy, obiekty szklane, mogłabym to tak nazwać, które oddają moją miłość do szkła, moją pasję, to co widzę na zewnątrz, to co się we mnie wewnątrz dzieje i jakieś tam emocje wszystkie, które można pokazać ludziom. To trudne zadanie. Ile czasu powstaje taka praca? Ciężko określić, bo każdy element oprócz tego, że jest rzeźbiony, później jest wypalany, następnie jest jakby poddany tej formie artystycznej jeszcze malowaniu, to wszystko trwa czasami miesiąc, czasami 3 miesiące, czasami nawet rok czy 2. To się robi ręcznie? Używa się jakichś maszyn? Jak to wygląda? Nie, wszystko jest wykonywane ręcznie. Najpierw Zakładam z pomocą jakiegoś dłuta. Tak i nie. Materiały, których używam, to są materiały ogniotrwałe. I cegły, płyty, materiały sypkie, pudry różnego rodzaju. I wtedy rzeźbię to, co mam narysowane lub mam w głowie, przekazuję do tego materiału, a następnie układam na tym szkło, czekam, aż się wytopi, ustawiam proces, dopasowuję proces do tego, jaki efekt chcę uzyskać, jaką dokładność chcę pokazać i jak szkło się wytopi, czekam z niecierpliwością na efekt końcowy, otwieram piec i widzę, co wyszło i już wiem, jaki jest dalszy plan, jak nałożyć farby, jakie kolory chcę użyć, do czego, jakby, które materiały jeszcze dodatkowo warto do tego szkła dołożyć. A zdarza się, że nie wychodzi? Zdarza się. Okay. To jest... Da się wtedy jakoś na to zareagować, czy trzeba zaczynać nie, od nowa? Nie, zaczynamy od nowa, wtedy z powrotem trzeba wszystko piec oczyścić i na nowo wyrzeźbić formę. Forma jest zawsze jednorazowa, więc tutaj plus i minus jakby tych moich obrazów i obiektów jest taki, że jest on niepowtarzalny. Drugiego takiego samego nie będzie, a ja nie jestem sama w stanie tego powtórzyć, tak? A z której pracy, którą pani dotąd wykonała ze szkła, jest pani najbardziej dumna? Dumna jestem praktycznie ze wszystkich prac, bo za każdym razem na początku myślę, nie, to nie tak. A może nie, to wyszło fajnie. Jednak jest efekt, który chciałam. Zawsze mam niedosyt, że mogłam poprawić czy coś zrobić lepiej, ale to chyba przez to, że jestem taka trochę bardziej pedantyczna i próbuję dążyć do tego, żeby zawsze było idealnie. Ale jakby tego niedosytu nie było, to z kolei nie byłoby też potrzeby robić kolejnych prac, tak, prawda? Dokładnie. Mam swoją ulubioną pracę. Jest ona pod tytułem Mężczyzna. Jest to, powiedzmy, że forma w kształcie, bo ja tworzę taki trochę abstrakcjonizm. Jest to forma w kształcie koła. Sam obraz jest prostokątny, tak? Na nim jest forma koła, gdzie odchodzą żebra człowieka, tak? Mężczyzny. I
przez to, że te żebra przez dotyk można wyczuć i zobaczyć, jak tak jak na człowieku, tak? Przesuwając ręką czujemy każde żebro, tak samo tutaj na tym szkle możemy poczuć każde żebro, a materiał jeszcze szkło jest na tyle fajny, że oddaje temperaturę, tak? I ciepłotę lub chłód samego materiału, jakim jest szkło, ale to pokazuje też, że we wnętrzu, w którym ono się znajduje, pobiera temperaturę z wnętrza. Te pani prace można oglądać w przeróżnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, na świecie. Między innymi prezentowała pani swoje prace na wystawie Infinity bez granic w Berlinie. Opowiedzmy trochę o tym wydarzeniu. Tak, wystawa obecnie jest jeszcze do obejrzenia. Sam wernisaż był 7 lutego. Do 22 marca jest wystawa prezentowana w Instytucie Sztuki w Berlinie. Tam jest 21 obiektów szklanych obrazów plus 6 obiektów stojących. Są to prace jakby przedstawiające właśnie ten abstrakcjonizm i połączenie elementów troszeczkę może figuralnych, tak, jakichś tam geometrycznych z tym, co we mnie jest w środku. Pracowała pani także swego czasu przy szklanych rowerach. Jak w ogóle powstają tego typu rzeczy? To tak, współpraca z jakby stworzyliśmy team z Adamem Zdanowiczem, gdzie wspólnie... Jakby państwo nie wiedzieli, to jest ekspert od rowerów wszelakich, to znaczy te jego konstrukcje naprawdę przybierają abstrakcyjne formy też czasami. I ta współpraca była bardzo owocna, zresztą nadal jest, bo nadal pokazujemy i prezentujemy te rowery. Jeden z rowerów właśnie też jest obecnie w Berlinie na tej samej wystawie. I są one niestandardowe, tak? Ponieważ konstrukcja roweru jest szklana. Są elementy oczywiście metalowe, da się wspomagające. Tym jeździć? Da się, co prawda nie po naszych ulicach. Raczej da się nim jeździć po boisku, powiedzmy, tak, czy tam, gdzie jest po gładkiej powierzchni, tak, po gładkiej bardziej powierzchni, ale jest to w pełni funkcjonalny rower, tak. A jakie ma pani plany na najbliższy czas? Co przed panią, jeżeli chodzi o te artystyczne wyzwania? Ta wystawa, która jest obecnie w Berlinie, będzie przeniesiona do Opery Białostockiej, więc serdecznie zapraszam. Będzie prezentowana wystawa dla wszystkich. Można wejść, wstęp jest wolny i każdy będzie mógł zobaczyć. Będzie wzbogacona jeszcze o kilka, może kilkanaście nowych obiektów, które zostaną tam zaprezentowane. A jak ludzie reagują na te prace? To znaczy, czy są zaskoczeni, że powstają tego typu formy, czy może to jest bardziej podziw? O to zapytam. Jeżeli rozmawiam z osobami, z którymi się znam, tak, i to jest nasz krąg tych osób znajomych, to większość osób kibicuje mi i jestem bardzo wdzięczna, że nie ma tej zazdrości takiej, tak, i bardziej jest kibicowanie, tak, super, bardzo fajnie i cieszymy się, że te prace wychodzą takie i że w końcu wróciłaś do malowania, ale jeżeli spotykam się nawet z nowymi osobami, ten odbiór jest bardzo pozytywny. Widzę, że podstawowym pytaniem jest, jak to powstało, więc to taki standard. Jak to powstało, a to na pewno jest ze szkła, ale większość osób odbiera to bardzo pozytywnie. A jak rozumiem, pani w swojej działalności artystycznej nie ogranicza się tylko do szkła, robi pani też inne rzeczy. Tak, robię połączenia w ogóle, szkło łączę z metalami, a te obiekty stojące to są, akurat te są na stopach metalowych, które są przygotowane obecnie, ale staram się łączyć z materiałami takimi jak płatki szlak metali, tak, używać różnego rodzaju tlenków metali do wytrącania różnych efektów na szkle, ale głównie jest to materiał szklany. Na koniec naszej rozmowy zapytam tylko, czy w tej dziedzinie artystycznej, w pracy nad szkłem, jest jeszcze cokolwiek, co mogłoby panią zaskoczyć? Ojejku, tak, na pewno, codziennie nas coś zaskakuje, a szczególnie jak coś nie wyjdzie.
będzie. Jak otwieram piec i się okazuje, że jest wielki bąbel, albo popękało, albo coś innego wyszło niż oczekiwałam. Tak, codziennie można się spotkać z tym, że coś nas zaskoczy. To w takim razie jak najmniej tych zaskoczeń. Życzę, żeby tutaj raczej negatywnie nic się nie działo złego. Naszym dzisiejszym gościem była Agnieszka Olczak, specjalistka w dziedzinie szkła i naprawdę znakomita artystka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bez krawata w radiu.